Dowiedziałam się, że choruję na hipercholesterolemię. Okazało się to po zabiegu ortopedycznym na lewe ścięgno Achillesa. Ortopedzi bardzo długo mnie leczyli, robili blokady, jakieś leki przeciwzapalne stosowali i w końcu już nie wiedzieli, co ze mną zrobić i otworzyli mi ścięgno. Okazało się, że na moich ścięgnach odkładają się złogi tłuszczu. Problemem w hipercholesterolemii rodzinnej jest to, że rzadko w tym okresie młodym występują objawy. Jednym z objawów mogą być tak zwane żółtaki ścięgien, głównie ścięgna Achillesa. To jest nic innego jak nieco pogrubione ścięgno i ono zaczyna, też nie u wszystkich pacjentów, boleć. I to powoduje, że pacjent pojawia się u lekarza. No ale jak nas boli ścięgno, to najczęściej ten pacjent dostaje niesterydowy lek przeciwzapalny czy inny lek przeciwbólowy i jest skierowany do ortopedy. I znów mamy przypadkowość w rozpoznawaniu hipercholesterolemii rodzinnej. Zaledwie 1% pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną wie o tym, że ma tą chorobę. A ta choroba wiąże się przecież z bardzo poważnymi konsekwencjami dla zdrowia pacjenta. To pacjent wysokiego albo bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Taki pacjent oczywiście w pierwszym momencie powinien być leczony statynami. To jest lek pierwszego rzutu, tak na dobrą sprawę. Inhibitory PCSK9 są idealnym lekiem dla pacjentów, którzy nieprawidłowo odpowiadają na leczenie lub na przykład nie mogą przyjmować statyn, bo cierpią na bóle mięśni. To są bardzo nowoczesne leki w formie przeciwciał podawane w zastrzykach co 2 tygodnie i ich skuteczność w przypadku tej choroby to jest mniej więcej na poziomie 50%, czyli od poziomu, w którym jesteśmy, możemy uzyskać dodatkowo jeszcze 50% redukcji stężenia cholesterolu LDL. I właściwie większość pacjentów, która jest leczona tymi lekami, nowoczesnymi lekami, osiąga cel leczenia.